Cześć wszystkim, przychodzimy do was z kolejnym vlogiem z naszej podróży do Tunezji. Mężu prawie stracił czapkę swoją. Tak, i wiatr jest straszny, może dlatego mam spóźnienie, nie? Może przez ten wiatr. Mysiu, Play Vita w Tunezji, czyli już jesteśmy blisko. No i dlatego on mówił, gdzie opuści się pokoju. Już, naprawdę? Dajmy mi się ci pomogę. On pytał tu, gdzie jest tu. Jeszcze co będziesz jadł? Co będziesz jadł? Zupy! Mariusia ze swoją torebeczką. Ja mam takie zabawki o takie. Mhm. Ja tu nalełam wodę, takie skrzyżki. Jakby gniotek taki, tak? Słuchajcie, na obiad niestety się spóźniliśmy. Makarony del pomidoro. Makaron del tuno. Aha, makaron z tuńczykiem, został makaron z pomidorem i jakieś ziemniaczki na tym koniec. Gdzie widzisz zupę? Tu. Smacznego wszystkim, to teraz je różowała pod górę. No właśnie, od dawna już nie było tych różowych łapek w górę. Kajsia, jesz. Dobre? Brawo, brawo. Stół umytar wszystko. Już? Mariusia, ty dla Eliaska przyniosłaś? Jusku, mam ci pomóc. Prawie, op. I teraz do buzi. Szybciutko. Super, brawo. Dobre? Dobre. Jeszcze raz próbujemy? Op, tak? I do buzi. Tak. Super. Już? Op. Zaraz. Okej, op. Mhm. Wytarłeś buzię? Tak. Oj, brawo. Jeszcze trochę, tak? Tu. Aha. Widać chusteczkę? Czy widzieliście, jak Elias profesjonalnie odsunął chusteczkę, ponieważ ją widać na kamerze? Wróciliśmy z restauracji i się okazało, że nasza karta nie działa i nie możemy otworzyć kabiny. Tak, Mariusia. Czekamy na Mesio i Eliaska, poszli do recepcji. Może uda im się załatwić nową kartę, albo po prostu nam ktoś pomoże i otworzy te drzwi. O, Cieisze się boi. A my się boimy? Nie. Bo my kochamy? Może. Może. Co tam jest? Już jesteśmy blisko! Już jesteśmy blisko! Nie wiem, czy widać, ale są wyspy. Widzę! Już idzie. Słuchajcie, już jesteśmy. Jesteśmy. Masz kartę? Słuchajcie, taka sytuacja. Elias tu śpi, a u nas się zamknęły drzwi. Nie płaczę. Eliasek śpi, ja wychodziłam z dziewczynami, myślałam, że mysz utrzyma drzwi, ale się okazało, że jednak nie. Ale słuchajcie, Elias nam jednak zasnął trochę za późno, ponieważ już prawie jesteśmy na miejscu. Tak, już jesteśmy w Tunezji. Tu był nasz prom.
piękne arbuzy. Tak ładnie ich układają. To te będą budować rynek z drugiej strony. Tak? Zobaczcie, auta i pomiędzy autami ludzie chodzą. Myślę, co ty na to? Brak słów. Cicho, żeby... Dawaj. Figiem. Będzie zaraz niespodzianka. Niespodzianka. Aś nie masz! Słuchajcie, pierwszy raz ją widzę. Pierwszy raz cię widzę. Kuzynka. Jak ty ubrałaś tę ślika? Jak ubrałaś? Słuchajcie, tu jest remont. Tu trwa remont przed ślubem brata Mesia. Tu na górze już jest pięknie. Garażu już nie ma. Słuchajcie, tu był garaż. Ale zmiany tu też. Czekajcie, tu był salon. To jest jakieś zmiany ogromne po prostu. Jakieś śmieszne. Lizę, Dorzicha, chodź. Co to jest? Kto? Ona u ciebie się pytała, co to jest? Tak. A ty co powiedziałaś? Nie wiedziałaś, co odpowiedzieć, tak? Ale zmiany, naprawdę. Ostatni raz ja tu byłam razem z dziećmi w 2018 roku. Super. Maja, będziesz miała koleżankę, prawda? Kuzynka, koleżanka. Słuchajcie, od naszej ostatniej wizyty tutaj w Tunisie. No to... Naprawdę bardzo dużo się zmieniło. I koniec tego całego remontu. No kiedy jest zaplanowany? Na jutro. Nie wiem, jak tu pracują, ale coś się tu dzieje. I jak już wszystko będzie gotowe, no to wam nagramy room tour całego domu. Tak? Miau? Jestem to kotek, to nie piesek, ale jest nie piesek. Nie piesek, to jest kot. Kot jak robi kot? Miau. To nie piesek, kot. Powiedz kot. Nie? Piesie. To jest piesie. Piesie i koniec. Jak Elias powiedział piesie, to znaczy piesie. To nie może być. To jest piesie. Halo. Maja, słuchajcie, Maja, on nic nie pamięta. Maja, to jest dom twojej babci, halo. Twój tata tu malutki mieszkał. Maja, słuchajcie. Ja tutaj mieszkałam, Maja. Maja nic nie pamięta. Maja, pyta się, czy będziemy tutaj spać? I mówię, tak, dwa tygodnie tu będziemy. On, co? To oni chcą koty. Co? Co się stało? Oni chcą koty? Ja jestem w szoku po prostu. Tak, ja chcę jeść. Słuchajcie, to jest teraz letnia kuchnia, tak? Czyli wejście jest od zewnątrz. Mama jest najlepsza architektem. Nawet lepiej niż Edyty. Zobacz, jak ładnie zrobiła wszystko. Lepiej nie mów o Edycie, bo dostaniesz. Słuchajcie, wszystko zrobiła sama. Ogólnie Hadusz, jakby wiedziała, że ja tu będę nagrywała, no to ona wszystko inaczej by ustawiła. Ładniutko, równiutko, bo to będzie nagrywane. Nie tak, jak my lecimy, jak jest, nie? Omi to mama po tunezyjsku. Mama, co to jest? Ja jestem twoja Omi. Omi to ja twoja mama. Mama. Mama Omi. My się w szoku jesteśmy, nie? A co to jest Amia? Armia? Amia. Amia? Nie ma takiego słowa Amia. Omi. Omi. Słuchaj, Mesio, musimy dla Eliaska teraz już kupić klapki. Oj. A gdzie? Oj. Cały mokry. Zabieramy to. Oda. Zabieramy ją ze sobą? Tak, bo na łyżę długo by przyjdzie. Tak? Tak. Jedzie z nami? Co? Zobacz, Kadusz aż wymywa to do góry. Zobacz. To się nazywa Mesio wrócił do domu. I boję się, że mama go ukara. Słuchajcie, kończymy już na dzisiaj. Dziękujemy bardzo. Zostańcie z nami. Dziękujemy. Tunezja. Dziękujemy bardzo, że byliście dzisiaj z nami. Chcemy nagrywać ślub. Jak wygląda? Tak.
Jak Mesia obiecuje, no to będzie. Dziękujemy bardzo, że byliście dzisiaj z nami. Życzymy wszystkim miłego, słonecznego, miłego dnia i do zobaczenia, do kolejnych vlogów. Pa, pa!